Hejka, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Konie i Kucyki Akademia Jazdy Konnej. Jej, z tej strony Emi, czyli eliminacja.pl. Wow! I zdobyłam 80 zł za wyprzątanie stajni. Jej, jestem bogata. 8 dych za taką. Dobra, mamy chyba porozmawiać z kimś. Porozmawiać z Kasią. Okej, rozmawiamy. Dobra, rozmawiajmy. Jesteś wreszcie. Eliza uważa, że ma dla nas coś, co musi nam koniecznie pokazać. Jest tam? Tak, idziemy? Jasne. Tak, jasne. Nie możemy się doczekać tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. O, zablokowała się znowu. Cześć, Eliza. Czekaj. Byłaś wieczorem sama nad jeziorem? Nie chce mi się w to wierzyć. No, mieliśmy gadać, halo. Dziewczyny, popatrzcie tylko, co znalazłam na korytarzu przed naszą klasą. Nie możemy się dalej spotykać. To byłby koniec naszego pobytu w akademii, no. Tajemnicze, nie? Dlatego jakaś różowa kartka. Byłaś wieczorem sama nad jeziorem? Nie chce mi się w to wierzyć. Dobra, okej. Idziemy do... Oczywiście do naszej... Jeszcze raz porozmawiać z Elizą i... Dobra. Ekstra! A tak na poważnie, to czy my jesteśmy czemuś winne? Raczej nie. My trzy nie jesteśmy częścią tej tajemniczej łamigłówki. Dla mnie wygląda na to, że dwóch uczniów spotkało się potajemnie i było trochę przytulania. Już raczej na poważnie. Mogło to być dwoje z naszych nauczycieli. Prawdopodobnie zostaliby ukarani, gdyby pani Milan dowiedziała się o tym. Nic dziwnego, że chcą to utrzymać w tajemnicy. Co robimy teraz? Odpuszczamy? W żadnym razie. Chcę koniecznie dowiedzieć się, kto tu jest Romeo, a kto Julią. To pewnie Moro, zgorzkniała stara panna, a w rzeczywistości zakochana po uszy ulega swojemu ukochanemu. Dobrze, prowadzimy dalej tę sprawę. Tylko ani słowa, dopóki nie dowiemy się czegoś więcej. Wystarczy już, że te zołzy plotkują o wszystkim na lewo i prawo. W porze! Aha, już koniec? Aha, jasne. I za chwilę będzie, że znowu... A to mi nie ma co jeść. Dobra, lepiej się przejdę. Zobaczę. Do stajni szybko. Ta tu znowu zablokowana? A ty co? Ciekawe, czy pani Moro mnie lubi. Zawsze spogląda na mnie tak złowrogo. Dobra, wszyscy was lubią. Tak, oczywiście, wasza lubiona. Emi was wszystkich bardzo lubi. Oczywiście moich widzów ukochanych. Ulubionych, dobra. Jak się odcinek spodoba, to subskrybujcie, napiszcie komentarz i łapkę w górę zostawcie. Dobra, idziemy szybko do naszego konika. Jak znowu będzie, że nie ma jej co jeść, to się... Wsieknę. No szybko. Paulinka jak zwykle musi tak sobie spokojnie chodzić, nie? No wiadomo dlaczego, bo to spokojna gierka. Tak, oczywiście. Przyrzekłam sobie, że skończę tą grę. Jezu, soplenie już? Nie. Chyba jeszcze nie. Dobra. To z moim konikiem. Masz co jeść, czy nie? Jak zrobię znowu, że nie będzie co miała jeść, to się... No, gdzie mój konik? No i co? Wszystko spełnione. No, napełnione. Napełnione. A ty co, chcesz pogadać jeszcze? Maksiu? O, znowu. Oczyść stajni, napełni. Co, dobra. Oczyszczę jedno stajne. Gdzie to jest? Którą? A tu. Ojej, jeszcze trochę kasiorki. Na odcinku. Nie gadajcie mi, że mnie wy... Dobra, już. Oczyść. Ojej. O, kurde. A, się ładnie czyści.
O. Nie. Ładnie czyścimy. Grzecznie się zachowujemy. Przecież gramy dziewczynką, trzeba być grzecznym. Raczej nastolatką. Dobra. Mhm. Jej, co ona tak weszła? Aha, nastolatka, która musi... Dobra, już. Spotykać się w lodziarni z kolegami. Dobra. Na lody. Dobra, okej. Okay. No. Dobra, sobie takie spotkanko było. Potem jeszcze był ten turniej i przyszli nasi nowi znajomi, czyli ten całe dwa chłopaki, Aleks i Krzysiek tam pisało. Dobra, już. O, jaka kasiorka. 95 zł. A, dobra kasiorka. Dobra. Aha, dobra. Tato mi super. Dobra. Co? Zmieniamy porę dnia? Jak będzie znowu, że dostanę opiernicz, to się wcieknę na tą grę. Co potem? Nie wiem. Co jeszcze mogę tu robić? No wszystko. Porozmawiać z Kasią, idź z Kasią do Lizy, porozmawiać z nią. Jeszcze raz porozmawiać z Lizą i Kasią. Nie wiem, co teraz. Jak? Dostanę? Nie. O! O! Porozmawiać z Kasią. Dzień ósmy poranek. O, całe szczęście. Słyszałaś coś jeszcze o naszych chłopakach na rowerach? Nie, chciałam po południu przejechać się konno obok trasy dla rowerów górskich. Jedziesz? Nie, miałam tysiące rzeczy do zrobienia, które odpuściłam sobie przez weekend. Ale pozdrów ode mnie, jeśli ich zobaczysz. Jadę. Hmm? Już? Co? Co jadę? Aha. To jedź. Super. Ona chce znowu do nich jechać. A co z tą... szkołą? Zajęciami? Nie wiem. A nie, testy były. Dobre. Jeszcze zaraz będzie koniec roku. A, koniec roku! A, trochę jeszcze bym sobie pograła w tę gierkę. Dobra. Gdzie zaczyna to mieć, ma w ogóle co jeść. O. Powolutku. Jak zwykle. No. Tego szła Paulinka jeszcze. Miejsca. Znowu nie ma co pić. No nie no, bo zaraz. Jedziemy, czy karmimy? I to. Nie dbasz o swojego kania. Jak nie dbam? Cały czas dba. Cały czas. Jejo. Wow. Dobra, bierz to siodło i jedziemy. Na przejażdżkę. Jeju. Nie umiesz mówić? Umiem mówić. Jestem Emi. Eliminacja. Ojeju. Nie umiesz mówić. Umiesz mówić, umiesz gadać, bo ty jesteś niezła babka. Czego?